O, na zewnątrz jest kranik. Tu widać, nic nie cieknie. Tam uruchomiłem wodę. Też nic nie cieknie w domku. Po co ten kranik? Kranik jest przede wszystkim po to, żeby się nie szwendać po domu, jak są goście. I tam zaglądać im pod umywalki, zlewo zmywaki, różne takie rzeczy, żeby się dostać do kranu. W razie czego, jakby coś tam ciekło, trzeba to zakręcić. No więc mamy na zewnątrz taki kran. Tu widać, nic się nie poci. No to puścimy wodę dalej. Woda poszła. No jedziemy szukać gejzerów. O, już widzę, że tutaj coś. O, tu już jest pierwszy fuck up. To trzeba poprawić. Poprawiamy. Musi równo dochodzić do uszczelki. Jak nie nachodzi równo, no to jest luz. Będę tak skrobał, już mi rury nie starczy. Leci. W sensie, że woda w rurze. Tutaj sucho. Znaczy coś tam poprawiliśmy. Idziemy dalej. O, tu widać, że też trójniczek do poprawy. Porządnie. Delikatnie jeszcze. Przykręcimy. Tu sucho, tu cieknie. Dobra, czyli mamy tu przeciek. Tutaj widzę, że jest w miarę ok. Tu woda poleciała. Woda. Leci i tu nic nie cieknie. Tu jest sucho. Dobra. No dobra. Jest woda w kranie, tu widać, że tu trzeba uszczelnić ten kran trochę. No ale jakby działa. Woda ścieka z tego, czyli tu działa. Jeden punkt zapalny, czyli trójniczek do wymiany. Jakiś pseudo-sukces. Jedna kropelka na 15 sekund. Uważam, że można zaliczyć to do kategorii podlewanie kropelkowe trawnika. O. O, i przestało kapać. Przestało kapać. Więc można podlać trawnik tradycyjną metodą. Cool.